będzie piąty międzynarodowy memoriał szachowy Ferdynanda Dziedzica. W klasyfikacji będzie też będą Mistrzostwa Polski w szachach szybkich. Jest to zdecydowanie największy jednodniowy turniej szachowy w Polsce. Cieszy się, jak widać, bardzo dużą popularnością. Teraz jesteśmy na momencie przyjmowania jeszcze ostatnich zgłoszeń, dlatego spodziewamy się ponad 300 osób. Bardzo się cieszymy, że w ściance są tacy organizatorzy jak Andrzej Dasuj czy Maciek Cybulski. To piąty turniej, drugi raz ranga Mistrzostw Polski, a warto też dodać, że ci sami organizatorzy współpracowali z Polskim Związkiem Szachowym 3 tygodnie temu w Poznaniu, organizując Mistrzostwa Polski, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy w ściance takiego partnera. Coraz więcej zawodników, coraz lepsi zawodnicy, naprawdę znane na świecie nazwiska. No, ja liczę na udaną i bardzo ciekawą rywalizację. Razem z Dziedzicem grywałem, to już w 50. chyba 6. czy 7. roku Jaworski. Tak, tutaj już tu jeździłem. Jak pan wspomina pana Ferdynanda? Bardzo przyjemny człowiek. Był bardzo lubiany. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, mamy bardzo silną obsadę. Mamy rekordową frekwencję 310 zawodników oraz ponad 20 arcymistrzów, dokładnie 24. Czołowi arcymistrzowie zarówno Polski, jak i naprawdę czołówka nie tylko polska, ale również i międzynarodowa, europejska. Pojedynczy arcymistrzowie, którzy naprawdę są liderami na świecie, byłymi mistrzami świata, mistrzami Europy. Pula nagród jest w tym roku 60 tysięcy złotych, za pierwsze miejsce mamy 6 tysięcy. To jest jak na warunki szachowe bardzo dużo. Jest to na pewno turniej w Polsce, jeden z wyższą pulą nagród, a jeżeli chodzi o jednodniowe turnieje, to na pewno zdecydowanie najwyższa pula nagród. Będzie pan grał z mistrzem Polski? No tak, z zawodnikiem, który pokonał mistrza świata, więc tutaj bardzo jestem zadowolony. Mimo że tutaj przyjechałem 500 km specjalnie, no to już jestem super. Niezależnie od tego, jak się turniej potoczy, to jestem niezmiernie zadowolony. Trochę stresu jest? No zawsze jest stresik przed turniejem, ale to po pierwszej rundzie szybko mija. Jak się pan czuje w roli faworyta? Myślę, że to jest bardzo dużo graczy, którzy są w stanie zwyciężyć, więc to nie jest to proste z pewnością. Jak pan sądzi, co ojciec by czuł, widząc ten turniej? No myślę, że czułby przede wszystkim wielkie zadziwienie, bo myślę, że nie mógł czegoś takiego przewidywać, a nawet marzyć o czymś takim, o imprezie w ogóle w ściance, która będzie miała taki poziom i taki rozmiar. Super, tak? Mimo że przegrałem, niemniej jestem bardzo zadowolony, no bo z takim zawodnikiem pierwszy raz w życiu mi się udało zagrać, a powiem więcej, no to jest pierwszy Polak od 90 lat, który pokonał urzędującego mistrza świata, no więc zagrać z takim zawodnikiem jest bardzo duża przyjemność dla mnie. Partia szachów toczy się pomiędzy dwoma zawodnikami, grający białymi, czarnymi. Wykonują posunięcie naprzemiennie. W partii turniejowej rozgrywanej zegarem szachowym po wykonaniu każdego posunięcia zawodnik grający białymi przełącza zegar i tym samym zegar odmierza nasz czas, jaki zużywamy na partii. Dodatkowo w tym turnieju za każde wykonane posunięcie mamy dodane 5 sekund. Czyli nie musimy się obawiać, nie wiem, w wygranej pozycji, że przegramy na czas. Zawsze możemy wykonać kilka posunięć i tych kilka cennych sekund dostaniemy. Przeciwnikowi, zawodnikowi, któremu skończy się czas, no niestety partię przegrywa.
jest to promocja przede wszystkim miasta, tak? A głównie chodzi o promocję, żeby ściągnąć jak najwięcej osób. Przyjechało dzisiaj 320 szachistów z różnych stron, nie tylko Polski, ale i Europy. Myślę, sporo osób nocowało w hotelu nad jeziorem, więc myślę, że zobaczyli, jak pięknie rozwija się nasze okolice jeziora. Mamy piękny park ryb słodkowodnych, pierwszy w Polsce, gdzie jest 10 makiet ryb słodkowodnych. Obiekty sportowe są bardzo ładne, mamy piękny, prywatny co prawda, ale miasto to nie gra roli, czyja to jest własnością. Kort tenisowy, kryty, ceglana nawierzchnia. Bardzo rozwijają, oczywiście, no bo to jest działalność intelektualna. Przy czym rozwijają również inne cechy charakteru. Kwestie takie jak odpowiedzialności za podejmowane decyzje i są to decyzje, które trzeba podejmować w coraz krótszym czasie. Trzeba się nauczyć gospodarować czasem, dlatego że mamy do dyspozycji ileś minut, w czasie której musimy nasze zadania szachowe zrealizować. Także szachy są bardzo, bardzo wielu rzeczy i trzeba bardzo wcześnie zacząć, żeby te różne cechy rozwinąć i żeby przydatność tych cech kiedyś wykazać. Co panu dały szachy? Taki sposób na życie w pewnym sensie. Ja skończyłem wpierw Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, ale mając do wyboru robić doktorat albo grać w szachy, zdecydowałem się na wyczynowe granie w szachy. Także w tym stronę kierunku poszłem, ale przecież tych wyborów szczególnie obecnie jest wiele, prawda? Wiele, wiele. A najmile wspominam? Najmilej chyba wspominam jakieś rozgrywki drużynowe, jak na przykład olimpiady szachowe. 14 razy byłem w reprezentacji na olimpiadach szachowych. Obecnie jestem od wielu lat wiceprezesem do spraw sportowych. Jestem jakby po tej drugiej stronie, gdzie mogę pewne elementy takie merytoryczne również wykorzystywać do podejmowania takich pragmatycznych decyzji. Udział dzieci jest dla nas bardzo ważny, dlatego że dzieci tak naprawdę są przyszłością. Tutaj mamy arcymistrzów. Wielu z tych dzieci trenuje bardzo dużo. Na przykład u nas w Trzciance arcymistrzyni Klaudia Kulon, która teraz jest na Mistrzostwach Świata w Chinach. Klaudia Kulon prowadzi zajęcia dla naszych dzieci z Trzcianki. Na pewno tutaj to nas bardzo cieszy, że taka osoba jak Klaudia prowadzi te zajęcia w Trzciance. Na pewno jest duże zainteresowanie. Każdy memoriał przyciąga bardzo dużo dzieci. Teraz myślę, że to jest około połowa całej stawki, także widać, że te najlepsze nazwiska, nazwiska mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów Polski, przyciągają dzieci. Jest to dla nich niesamowita przygoda. Zawsze najpiękniejszym obrazkiem tak naprawdę jest to, jak te dzieci biorą zdjęcia, autografy od tych arcymistrzów, od tych najlepszych. Biorą tutaj jak najbardziej jakieś rozmowy. Nieraz to widzę, że arcymistrzowie zgadzają się na to, żeby zagrać partię towarzyską z dziećmi. I to naprawdę jest najpiękniejsze i tego, wydaje mi się, że tego chciał pan Ferdynand Dziedzic, żeby tak naprawdę tutaj pokazać to, że dzieci, szachiści, wszyscy grają razem, że jest to takie piękno szachów i łączenie pokoleń. To jest naprawdę piękne. Szachy są bardzo popularnym sportem. Liczba turniejów w tej chwili wśród dzieci i dorosłych ciągle rośnie. Nie ma praktycznie weekendu, żeby jakieś turnieje się nie odbywały, czy we Wielkopolsce, czy w Polsce. W tej chwili na fali też są szachy, które wchodzą do szkół i jest ten projekt forowany tutaj też przez Polski Związek Szachowy, ale również przez Unię Europejską. My we Wielkopolsce jesteśmy jeszcze przed decyzją o wstąpieniu do tego projektu, ale na pewno do tego dojdzie. Tak jak mówię, dużo mamy finalistów Mistrzostw Polski juniorów oraz mamy zawodników z Wielkopolski w Mistrzostwach Polski. Jacek Tomczak ze Śremu w tym roku, brązowy medalista Mistrzostw Polski seniorów. Dowiedziałem się o śmierci pana Dziedzica. Zobaczyłem na stronie Trzcianki, że młodzież chce zorganizować turniej poświęcony pamięci pana Ferdynanda. Zadzwoniłem do pana Białnickiego, który jest nauczycielem w szkole w liceum. Dowiedziałem się, że głównym pomysłodawcą i organizatorem tego turnieju jest Maciej Cybulski, człowiek, który wtedy miał 18 lat. Zadzwoniłem do niego, zapytałem, czy chciałby mieć w Trzciance kilku arcymistrzów. Powiedział, że chciałby, ale to jest raczej niemożliwe. Powiedziałem, że nie ma rzeczy niemożliwych.
I przez miesiąc ciężkiej pracy udało nam się zorganizować pierwszy memoriał, który okazał się dużym sukcesem, okazał się największym jednodniowym turniejem w Polsce, jednym z największych na świecie. No a piąta edycja pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku i jest szansa, że będzie z każdym rokiem coraz lepiej. Moje marzenie związane z tym turniejem jest, no jest inne niż innych, bo wszyscy chcieliby tu widzieć Magnusa Carlsena, który jest mistrzem świata. No niemniej jego honoraria dochodzą do 100 tysięcy euro za występ, więc na to pewnie nie będzie nas stać długo, ale myślę, że rok, dwa i uda nam się zaprosić Anatolię Karpowa, z którym prowadzimy rozmowy i będzie to taka ciekawostka Karpow w ściance. Bardzo dobre. Tutaj dostałem informację od pana prezesa Polskiego Związku Szachowego, że mu się podobało. Był w zeszłym roku, powiedział, że ten turniej rzeczywiście jest rozwojowy. Jak najbardziej możemy liczyć w przyszłym roku też na Mistrzostwa Polski i na więcej. Naprawdę więcej zawodników, mam nadzieję, że przyjedzie. Teraz pobiliśmy rekord swój ostatni z 249 osób. Teraz jest to 301 osób, dlatego na pewno będzie nam ciężko pobić ten rekord, bo że przyjeżdżało tyle osób do Trzcianki, to naprawdę coś niesamowitego. Jest to bardzo piękne przeżycie, że tyle osób przyjeżdża na turniej, który robimy. Do tej pory Trzcianka na turnieju szachowym nie widziała tyle osób. To bardzo cieszę.